Witam, witam wszystkie bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima zaczynamy sobie kolejny odcineczek z gry Dziadowizna. Serii Dziadowizna, gra oczywiście to Farming Simulator 22. Ja sobie tutaj wracam, troszkę tam dokończyłem kosić tą łąkę, którą mieliśmy skosić dla sąsiada i teraz tak. I teraz co na dzisiaj? Dzwoniłem do innego, wybaczcie taki mały lag. Dzwoniłem do innego i mówił, że możemy sobie tam u niego pożyczyć tą zgrabiarkę. On tam weźmie za zgrabiarkę, owijarkę i tak dalej. 1000 weźmie za wypożyczenie. Także troszkę sporo weźmie, ale no nie mamy innego wyjścia. Od tego sąsiada, którym tutaj jesteśmy, zarobimy 6. Więc tam 1000. 1000 to już tam, wiecie, damy radę, podarujemy. O kurde, co to takie zrywki dzisiaj tutaj. Masakra. Był jakiś update farminga prawdopodobnie i to wywołuje te zrywki. Musi się pewnie gra doczytać. No ale cóż. Dobrze, za chwilkę mam nadzieję, że przejdą te zryweczki. I wszystko będzie pięknie, ładnie. Dobra, jadę sobie tutaj, wybaczcie, w tą stronę skręciłem. Jadę sobie tutaj do siebie odwieźć tą kosiarkę naszą, ale też będziemy musieli tutaj... Będziemy musieli też tutaj podjechać do sąsiada po zgrabiarkę i po resztę sprzętu. Tak patrzyłem, że miałem też owijarkę jakby do bel, ale znaczy nie owijarkę, tylko prasę. Patrzcie, tutaj mam prasę. No ale ona niestety robi tylko kostki, a kostek bym nie mam czym owinąć tak naprawdę. No i trochę średnio z tymi kostkami. Więc jak nie mam czym owinąć, to nawet bym nie miał czym tego później zakisić. No to tak troszkę średnio, żeby tutaj kiszoneczkę robić, nie? Dla sąsiada, no ale co zrobić? Jakbyśmy mieli możliwość owijania kostek, to by było spoko. No ale niestety, nie ma. Ja jadę tutaj sobie do sąsiada, który sprzedaje nam gnojowice, który nam sprzedaje obornik. Gdyż ponieważ on też ma te rzeczy do zbiorów trawy i tak dalej, bo on musi sobie jedzonko, wiecie, dla krów też mieć, więc on sam pozyskuje. Ma swoje łąki, ma swoje rzeczy, czyli owijareczki, wszystko i był tak dobry, że wyciągnął nam je ze swojej tutaj oborki. Dobra, tutaj już stoi owijarka z tego co widzę, tylko on ma taki trochę lepszy sprzęt. Mam nadzieję, że to nasz łyknie. 60 koni mówił, że to potrzebuje. Więc myślę, że spokojnie sobie tu z tyłu podłączymy i będzie działać. Tu mamy też zgrabiarkę i owijarkę. Zgrabiareczka taka z ten, owijareczka też taka sympatyczna. No spoko, może będzie do zetorka pasować. Miejmy nadzieję, że będzie do zetorka pasować. Dobrze. Ja sobie ją podpinam, chociaż mam nadzieję, że... Z której to strony, kurde, troszkę dzisiaj... Jakby nie patrzeć, może być troszkę też dłuższy odcinek, bo to z tymi belkami zawsze troszkę więcej wychodzi. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak ten. No, tak jak jeden komentarz dostałem, to fajnie, żebym troszkę krótsze odcinki robił, no ale tak też już odpisałem, że niestety nie da się nieraz krótszych odcinków robić, ponieważ jest tutaj za dużo pracy. A jak jest za dużo pracy, no to tak trochę średnio ze skracaniem odcinków, prawda? Także dzisiaj też trawka będzie i dzisiaj też i dzisiaj może sobie dokończymy tą traweczkę. My tu gdzieś w prawo mamy skręcić koło naszej gospy i tu jest to pole numer 8 tam dalej. Nasz rzepak całkiem fajnie rośnie. Jest 13 godzinka, damy radę w sumie. Tu jest nasz rzepaczek. Także nasz rzepaczek sobie elegancko rośnie. Będziemy potrzebować pieniędzy na header, bo widziałem, że tam header nie kupiliśmy do bizona ostatnio i no i tak średnio przed żniwami, kurde, pewnie te headery będą drogie przed samymi żniwami. No ale co zrobić? Trzeba będzie gdzieś poszukać na OLX-ie header i go zakupić. Podjechać gdzie na wioskę obok albo coś, albo może nam go przywiozą. Nigdy nic nie wiadomo, nie? Także zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja bym się tutaj rozłożył. Teraz pytanko, jak by było fajnie sobie to zgrabać wszystko. Dobra, bo ona grabie w tą stronę, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy sobie lecieć od kółeczko od tej strony. Dobra je. Dobra, to, że nie mam dostępu, to tam wiecie. To opcjonalne, on tam czasami złapie jakiś nieswój teren. Szkoda, że ten ciągnik, o Jezu, jak tu się trawa dymi, masakra. Już chyba trochę wyschło jej się i dlatego takie dymienie ma. No niedobrze, trochę podeschła. Leżała chwilę i podeschła od razu.
Krótnie się ta trawa dymi, dobra. Dobrze, zrobimy sobie tutaj taki parę przejazdów i zobaczymy, bo tam prasę też trzeba będzie aktywować. Szkoda, że tutaj nie mamy pomocnika, żadnego robotnika i to by było nam troszkę lepiej, ułatwiłoby nam to pracę. No ale niestety, niestety nie. Zrobię chyba kółeczko najpierw. A później będziemy dopiero robić paseczki, tak mi się wydaje. No bo tu jednak trzeba sobie to jakoś tak, powiedzmy, w miarę sprawnie ogarnąć, żeby tu później prasą ładnie jeździć, nie? No bo jeśli my sobie to nie ogarniemy ładnie, to ta prasa też nam nie pojedzie tak super fantastycznie. A dobrze by było, żebyśmy my też mieli dobrze dojazd do prasy. Dobra, ja sobie tak, tutaj pojadę prosto. Ten cypelek i tamten cypelek, to tutaj są, to zrobimy osobno. Dobra, a tutaj sobie pojedziemy prosto. Także mam nadzieję, ja tutaj wiecie, z jednej, z drugiej i będzie gitarka. Jakby nie patrzeć. A dobra, tutaj pojedziemy prosto. Tu sobie mogłem też wykosić, no ale to już nie było nasze pole. Znaczy nie było już pole sąsiada. Więc zostanie tak jak zostanie. Dobra, ja tu pojadę prosto. I tu będę miał już takie cypelki do zrobienia. I tutaj zaraz zawrócimy. I zrobimy. I tak standardowo. Pewnie zobaczę, jak z czasówką będziemy stać. No to prawdopodobnie pół pola, a później ten, a później... owiareczkę, nie? Żeby nie robić całego pola. Zobaczę, jak będę czasem stał. Tak po pół pola sobie zrobimy. Dobra, ty panie mógłbyś tutaj sypać, a ja mogę jechać. Ty sypiesz mi na tą hałdę? Tak, ale mógłbym troszkę bliżej jechać. Dobra, żeby był jeden pokos, czyli kołem przez hałdę. Dobra. No i dobrze. No i to się chwali. Dobrze, że mamy takie cudo, tylko to 1000 nasz będzie kosztować, to wypożyczenie tego sprzętu. No ale ja muszę też sam dla siebie myśleć nad zakupem takiego właśnie sprzętu. Takiego, a nie innego, nie? Żeby tu nie było. Żeby to wszystko nam ładnie też działało, no ale z drugiej strony ja nie mam też takich wielkich łąk. Więc też nie wiem, czy na razie nam jest potrzebny taki wielki sprzęt. No jak... ciężko jest w ogóle określić to, co jest nam potrzebne na tą serię na razie. Na razie wiem, że header do kombajnu to jest podstawa. Zobaczymy, ile zarobimy. Jeszcze ziemiaczki będą, jeszcze kopanie ziemniaków w tym roku i zobaczymy. Może na przyszły rok jakąś kukurydzę zasadzimy. Czy tam zasiejemy i będzie ten, i będzie lepiej. Bym sobie też w kiszonkę poszedł, więc fajnie by było. Jakbym gdzieś jakiś silos zaczął budować, kiszoneczka by nam się mogła też przydać na sprzedaż. Dobra, tu jest spoko, paseczek zrobiony, teraz lecimy kolejny. Także tu będą dwa paseczki i będziemy sobie ten, i będziemy zaraz jechać to prasować. Nie wiem, ile tych belek wyjdzie. Także to jest zagadka póki co dla nas z takiego pola. Myślę, że będzie ze 25. Powinno być. No ale nie chcę tutaj spekulować. Nie wiem, jak ta trawa urosła. To wiecie, to maj dopiero. To ta trawa nie jest jakaś za duża. No dlatego nie wiem. Ale chciał na kiszonkę sąsiad, no to mu to zrobimy, na kiszoneczkę. Trochę bym przybliżył tą wizję ciągnika. Okej, okay. Jeśli wy macie jakieś pomysły na kolejne prace na tą serię, to zachęcam zostawić komentarz. Ja rozważę wszystkie takie propozycje prac na tej serii, bo wiecie, ta seria też jest stworzona dla was, więc fajnie by było, jakbyście też mieli swój udział w niej, więc jeśli wy czujecie, że jakoś inaczej chcielibyście, żebym rozwijał gospodarstwo, to dajcie znać. Zobaczymy, co się da z tym zrobić, czy jak pieniążki na to zarobić i tak dalej, prawda? Także to nie jest tak, że tylko ja tutaj sobie prowadzę tą serię. Wy też macie na nią wpływ. Także zostawiajcie, proszę, w komentarzach swoje propozycje, czy tutaj właśnie Zetorek zostanie. Czy mamy zmieniać na coś innego, na jakiegoś już Jonathana, jeśli będziemy mieć pieniądze, czy mamy kupić pole, które pole i tak dalej. Także bardzo byłbym szczęśliwy, jeśli byście tutaj swoje propozycje też zostawili. Chciałbym taką zrobić właśnie bardziej interaktywną serię, gdzie wy też decydujecie o tym, co się tutaj będzie działo na tej serii, nie?
nie tylko ja i ja, prawda? Wy też jesteście ważni. Tylko żebyście mi tu od razu nie wylecieli z jakimś, wiecie, pędem wielkim i który nie ma racji bytu na tej serii, nie? To też trzeba mieć, wiecie, wszystko... Wszystko trzeba mieć na uwadze, żeby mierzyć siły na zamiary. Dobra, drugi pasek jest, ale jakoś tak, kurde, powiem wam, ten skręt mi się nie podoba. Okrutnie mi się ten skręt nie podoba. Wiecie, to tak, jakoś tak dziwnie tu jest zrobione, no ale... No dobra, może tak zostawię. To tak źle aż strasznie nie wygląda, jak się jedzie z tej strony. Ale bym tu może podsypał, wiecie? Może bym tu tak bardziej wyprostować chciał. O. O, dobra, tak bardziej wyprostować, żeby to miało jakoś tak lepsze ręce i nogi. No bo nic nie poradzę. Tutaj jest niestety zwężone, a tam jest szerzej, więc no. No i teraz by pasowało właśnie prosto pojechać, ale to też tak średnio według mnie. Więc też sobie tutaj zrobimy taki mały zakręcik, żeby to nie było jakoś tak super ostro. No i fajnie. No i fajnie. W ogóle nie wiem, mam nadzieję, że ten zetorek uciągnie to wszystko, że uciągnie tą owijarkę i że uciągnie tą prasę. I zobaczymy, może mi się uda, chociaż nie mam przedniego tego, prawda? Także nie podłączę dwóch rzeczy naraz, więc będę musiał pojedynczo zwozić. Tu jakiś lak nastąpił. Będę musiał pojedynczo zwozić w takim razie, no ale no już trudno się mówi. Trzeba będzie zwieźć pojedynczo. Ja osobiście bardzo bym chciał pójść tutaj w krówki na tej serii, ale nie wiem, czy będę miał na tyle pieniędzy, żeby iść w krowy, wiecie? Bo najpierw trzeba byłoby kupić kawałek ziemi, trzeba byłoby postawić obora, trzeba byłoby krowy w ogóle zakupić, trzeba byłoby sprzęt zakupić do krów, więc ja myślę, że tak bez 250 tysięcy to tak... No to tak średnio się ruszać, nie? Sama obora pewnie będzie ze 150 tysięcy albo i więcej kosztować. Bo to troszkę materiałów jest, troszkę wszystkiego jest, więc no tak średnio bardzo. Ewentualnie moglibyśmy gdzieś oborę wydzierżawić od jakiegoś innego sąsiada, jeśli on by nie używał jej. Wiecie, kawałek ziemi albo coś byśmy wydzierżawili i tam w innym miejscu trzymali krowy. To może byłoby niegłupim pomysłem też. Mogłoby nam taniej wyjść, jakiś właśnie budynek już kupić, wiecie, nieużytek, albo właśnie budynek, który jest nie do końca wybudowany, powiedzmy, nie, i go przerobić na oborkę. To też by było spoko, na tej wiosce nie brakuje takich budynków, gdzie ludzie zaczęli budowę i porzucili budowę. A więc może w ten sposób byśmy sobie jakoś to taniej zrobili, nie? Także dajcie znać też, co sądzicie o tym pomyśle. Czy właśnie lepiej kupować ziemię i sobie coś stawiać nowego, czy właśnie lepiej byłoby, jakbyśmy tutaj polecieli w zakup ziemi z jakimś już lekkim wybudowanym domem, albo właśnie, albo lekkim budynkiem już wybudowanym, nie? Gdzieś tam gospodarczym. No też by było sympatycznie według mnie, bo tutaj... Kurde, no nie musielibyśmy mieć nawet krówek u siebie na gospie, tylko byśmy mogli mieć gdzieś obok. To by też fajnie wyglądało, nie? Byśmy sobie jeździli gdzieś. Patrzę, pomyślę, rozglądnę się po wiosce. Popytam sąsiadów, czy ktoś nie chciałby coś tam wydzierżawić, chociaż nie sprzedać już nawet, ale wydzierżawić. Bo za sprzedaż pewnie będą dużo pieniędzy chcieć. No ale sam fakt, wiecie, wydzierżawienia chociaż kawałka ziemi od nich, nie? Dobra, paliwko mamy, to widzę. Tutaj trawka się już też ładne rzędy robią. Więc to, co nam pozostanie... A dobra, tu już w sumie będzie ostatni przejazd. Nawet szybko nam poszło. 15 minut z moim gadaniem. 15 minut plus moje gadanie, o tak bym to określił. Dobra, tutaj dokończymy. Zaraz pojadę po prasę, sprasujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie, ile nam czasu wyjdzie.
No bo tak chciałem, tak jak mówię, każda praca jakby wychodziła z 10-15 minut, to by było spoko. Wtedy byłoby takie akurat, no ale widzę, że tu jest troszkę szerzej niż tam. No dobra, damy radę. Damy radę tutaj. Nic da się nie bójta. Dobrze byłoby tu wyprostować już, kurde, się i tutaj zrobić. I tu zrobić już jeden, prawda? Jeden jakby. Jeden z rządek. Prawy. Ale żeby to zrobić, to ja muszę sobie tak. Tu trochę z lewej podjechać, bo to trzeba przesypać bardziej. To trzeba bardziej przesypać na lewo, dobra. I na lewo. Dobra, jest kolejne lewo i jeszcze raz chyba na lewo. Tak mi się wydaje, że będę musiał zrobić tak. I jeszcze raz na lewo. To troszkę będzie więcej usypane, ale. Ale mówi się trudno, prawda? Dobra. Dobra, jest ładnie, według mnie jest ok. I tu mamy skończone paseczki. No i teraz by pasowało paseczki zrobić tutaj jakieś takie spoczko nawet. Zobaczymy, jak tam wyjdą one, nie? Jak pojedziemy sobie po łuku znowu. Ciężko ogarnąć czasami, jak są pola nieregularne, nie mają regularnych kształtów, to no to ciężko ogarnąć, że tak powiem. Ten kształt właśnie tych pokosów, które są ładnie zgrabione. No i jeszcze pytanko, czy my faktycznie potrzebujemy kiszonkę? Tak, Owin i przerobią na kiszonkę. Okej. Okay. Dobra. Czyli wsio. Wsio wiemy. Dobra, tutaj widzę, że też będziemy musieli tą akcję wykonać z podjazdem. Troszkę na lewo, troszkę na lewo, żeby jeden pasek był. Czy patrzę, będąc rolnikiem, to musicie, kurde, myśleć. No, totalnie musicie myśleć, jak ładnie zrobić, żeby to, kurde, ładnie wyglądało, nie? To jest dopiero. Nie każdy wam mówi, jak to ma być, nie? Żeby wam było później łatwiej. Wszystko trzeba myśleć. Dobra, bo mi się tu jakaś hałda zrobiła. Jakaś duża hałda się tam zrobiła, ale dobra, jeszcze tutaj raz przejadę i myślę, że będzie ok. I hałda nam się zrobiła trochę na zewnątrz, ale to hałdę zaraz sobie podsypiemy z zewnątrz. Ewentualnie będziemy mogli może tam wybrać, bo mógłbym hałdę podsypać, ale to zobaczymy, może nam się uda ją zebrać. Ok, czyli tutaj jest już robione i tutaj teraz możemy podjechać w tą stronę, w lewo. Dobra, to ja tak bym chciał bardzo. I tu od lewej będziemy jechać i tu od lewej sobie zrobimy chałdziczkę jeszcze. Dobra. I to będzie tak. Dobra, mam nadzieję, że to będzie w miarę. Ale tak mówię, to jest połowa pola, bo tutaj mamy jakby tam drugą część. Więc troszkę tego jest. Nie ukrywajmy. Jadę zaraz, już widzę, że tutaj, kurde, prawie 20 minut odcinka leci i. No i trzeba podjechać sobie. Dobra. Kurde, myślałem, że to zawsze tak jest, patrzcie, i to tak leci ten czas. Ja nie wiem, jak można, kurde, odcinek ogarnąć w pół godziny na przykład. No to jest, powiedzmy, niewykonalne, żeby pół godziny ogarnąć odcinek. To totalnie nie wiem, dlaczego mi ten czas tak ucieka. Wiecie, oglądam sobie innych YouTuberów. No to oni jakoś tak, mam wrażenie, więcej tej pracy wykonują. Tutaj pojadą, tam pojadą, wiecie, pół godziny odcinka, oni tu zrobią, tamto zrobią. Nie wiem, czy mają mniejsze pola, czy co oni tam mają. No ale jak tak się patrzy, to niekoniecznie mają mniejsze, nie? To tylko u mnie tak czas leci na gospie. I o wiecznie zarobiony gospodarz i ja nie mam czasu. Daj tam mi święty spokój, ja nie mam czasu.
Nie no, śmieję się oczywiście. Ale faktycznie na roli leci czas bardzo, bardzo. Kurde, troszkę nam tu nie w 5, nie w 10 wychodzi, ale okej, okay, ale może niech tak będzie. Zobaczymy, jak to tutaj ostatni pasek będzie taki mniejszy. I by pasowało to wszystko dograbać do tamtej strony. No może nam się uda tamto dograbać do tamtej i będziemy już wiedzieć wszystko na ten temat. Dobra, jakbyśmy ten pasieczek dograbali tam. Też by źle nie było. Bo będę musiał ze dwa razy pojechać, nie? No i ten dograbiemy do tego. Dobra, i jeszcze raz. I myślę, że będzie akurat. No i nawet sympatycznie to wygląda, powiem wam. Że tutaj będzie teraz się po prostu prasą fajnie jechać. Prosto, beleczka, prosto, beleczka. I nie trzeba będzie jakichś super zakrętów robić, zawijasy. I tak dalej, nie? Dobra, wydaje mi się, że jeszcze raz będę musiał i tak podjechać, ale już będzie mniej tego. Dobra, i chyba jeszcze raz, tak, ale tu już jest mniej tego. Dobra, i to już jest koniec. Ja sobie tutaj odepnę tą zgrabiarkę i szybkością gonię po prasę. Bo bez prasy ani rusz. I ciekawe, czy ta w ogóle prasa zadziała. Mam nadzieję, ona robi 150. I owijarka też robi 150 z tego, co widziałem, więc powinny ze sobą współpracować. Dobra. Jest tu, jakbym rzekł, ogarnięte. Tutaj coś trawy nie było chyba. Okay. Dobra, to można zostawić. To można zostawić. Tam zostało pół pola, ale te takie rzeczy to ja sobie będę dokańczał poza odcineczkiem. Żeby też was nie zanudzać jedną pracą. Jest pytanko, czy ja mogę tą stroną wyjechać? Jak myślicie? Przyjechałem tu? Nie, tą stronę nie wyjadę. Tu jest dalej. Dobra, czyli ja muszę z powrotem w lewo. Dobra, no to gonię na pewno. Wybaczcie, że tak ciągle ten zetorek jest wykorzystywany, ale on w sumie ma na razie najwięcej mocy. No i on musi robić na tej gospie. Ursus na razie stoi. Ursus stoi. Ponieważ on jest taki do gospodarstwa, tam coś przynieść, wynieść, załadować, o taki będzie, nie? Ale Zetor jest właśnie bardziej na prace polowe nastawiony. I mam nadzieję, że się Zetor nie zepsuje, bo jakby się zepsuł, to już masakra dla nas, nie? No to ciężko byłoby nam cokolwiek tutaj zrobić na gospie wtedy. Musiałby tę pracę Ursus przejąć, z czego Ursus, no nie wiadomo, czy by dał radę. O tak. Czy kiedyś ten sklep otworzyć, bo ten chłop to stoi, stoi, stoi i się dostać nie może. Dobra, widzicie, tutaj patrzcie, tutaj jest jeden budynek nieużywany, tam jest gdzieś drugi. Także tutaj jest sporo na wiosce nieużytków takich. Ludzie się, wiecie, powyprowadzali. Dużo młodych się wyprowadziło z wioski, nie chcą mieszkać na wiosce. Do miasta ciągle gonią, no i co poradzić, nie? Dobra, podczepione. A nie tak źle to wygląda nawet. No ale żeby to tylko zaczęło działać tak jak należy, nie? No i pytanko, czy my mamy wybór, jak my robimy tutaj belkę, ale chyba nie, ona chyba tylko 150 robi. Także jeden wybór, niestety. Jakby robiła 125, to troszkę mogłoby być nam lepiej. No bo nasza owijarka inna byśmy mogli mieć, ale teraz musimy taką troszkę większą mieć ogarniętą i mam nadzieję, że ta większa działa na tył. No ale no tak będziemy robić. Będziemy podjeżdżać, opuszczać. Tyłem będziemy pracować.
Tutaj jest dużo terenu, dużo lasu, tutaj jakieś też nieużytki opuszczone. Jakieś deski, nie deski, płoty, kurde, no i tak wiecie, i tak ten teren człowiekowi pachnie. Mógłby fajnie sobie rozwinąć za gospodarstwem, no ale z drugiej strony, kurde, pieniędzy nie ma. Z właściciela szukać, kurde, też przez urząd trzeba byłoby, no i to tak. Dużo zachodu, dopiero jak będą pieniądze, to wtedy będziemy rozmawiać, nie? Nie, dobra, zbiera. Powoli jedzie, ale zbiera. Czy ona jest jakby automatycznym zrzutem? Chyba nie. Dobra, nie widzę automatycznego zrzutu u niej. I ona 150 będzie robić. No dobra, dobra. Ja sobie to tak poprasuję. Pach, pach, lewo, prawo i... Ile to będą? Chyba 4000, 5000 chyba, belka. Jeden pasek nawet nie będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pasków. No to tu przewiduję ze 13 beleczek. Okej. Okay. 13 tu i 12 tam. No tak jak mówiłem, 25 pewnie belek będzie. 6000 są. Okej. Okay. 5,5, przepraszam. A ja mówię 6. Dobra, belka. Wyszła. Trochę tam krzywa animacja, ale daje radę. Dobra, my sobie tak teraz tutaj podniesiemy. Zawrócimy sobie tędy. Chciałbym tam ten moment jeszcze zebrać. Dobra. Ale jedna beleczka jest. 5500. No dobra. To będziemy musieli owinąć. Dobrze, to się nie dymi już teraz przynajmniej, nie? Nie ma kurzu. Także jest ok. Całkiem ładnie to wygląda. Całkiem spoko ten zetor wygląda z tą owijarką, powiem wam, wiecie? Nawet pasuje do niego. Dobra. Szybciej chyba to owinę niż kurde to sprasowałem, znaczy nic to zgrabiałem, nie? Dobra. Teraz trzeci rząd paseczek. Dziewięćdziesiąt dziewięć i 100%. Dobra. Panie, otwieraj. Czekam na wyrzucenie belki i zamknięcie paki. Dobra. Poszło. Jak to się mówi, wysrane. Jedziemy dalej. Dobra, to już zebrane 2,5. No to teraz nam zostały te dłuższe przejazdy. To mnie się nie uśmiechają takie długie przejazdy, bo one będą oglądać więcej beleczek niż planuję. Kurde, tu w ogóle nie po swoim polu, ale dobra. Troszkę tą trawę zaciągniemy. Ciekawe, czy zostanie nam jakaś jedna belka kiszonki chociaż dla nas. No to by było spoko. Tam znaczy już jedną mamy z takich akcji, nie? Przedniego sezonu chyba, ale ciekawe, czy tam też coś zostanie. Dawaj, wyrzucaj. Pyk, dobra. I zamknięte. Mówię, tu jest kawałek jeszcze i tam jest kawałek do zgrabienia i wtedy będziemy mieć to pole ogarnięte, ładnie sprasowane będzie później. Także kontrakcik fajny, przyjemny, jest godzina 15:30, może się do 20:00 wyrobimy z tym jednym kontraktem. Także w maju, fajnie, fajnie nam wyszło, w maju jedna robota. Chyba, że u nas nie ma co robić, nie?
Wiosna tych nie mamy, czekamy cały czas na żniwa. Lipcu chyba bodajże, że się zaczyna rzepak. Jak dobrze myślę, to w lipcu chyba rzepak się zaczyna. Tak, w lipcu będzie rzepak. No także my tutaj jeszcze na czerwiec coś musimy wymyśleć i rzepak w lipcu. I robimy tak, od razu tutaj kosimy w lipcu. Ojej, wy macie, kurde, nie tu myszka, gdzie potrzeba. Nie wiem dlaczego na niektórych grach myszka jest w odpowiednim miejscu, a na niektórych niestety nie. Dobrze, czyli na razie będziecie bez myszki, ale tak jak widzicie, jest rzepak i jest lipiec. Czyli w lipcu zbieramy i w sierpniu, lipcu prawdopodobnie też kultywujemy od razu albo sobie polewamy gnojowice. Też obornik bym rozrzucił, czyli obornik rozrzucimy w lipcu i będziemy czekać albo na, bo kukuryczka będzie dopiero, wiecie, w przyszłym roku można ją jakby je siać. Więc jakbyśmy chcieli kukurydzę, no to na przyszły rok będą pola musiały leżeć i stać odłogiem. No niestety nie da się wyrobić, żeby zazębić dwie uprawy na jednym polu w roku. Także się nie da, więc tutaj jak zrobimy, to po prostu będą pola stać. No i kukurydzę machniemy później w marcu i znaczy w kwietniu i w październiku pozbieramy. No, także tak będzie musiało być. Ewentualnie zrobimy jakieś full ziemniak power, nie? Na przykład i będą same ziemioki. Nigdy nie wiadomo, co mi tam do głowy przyjdzie. Albo co wam przyjdzie, bo może wy będziecie chcieli coś innego zobaczyć, jakieś łany pszenicy, ale pszenica dosyć średnio wychodzi. I cenowo i tak dalej, więc no tak. Jak powiem wam szczerze, wolałbym kukurydzę, ale wolałbym kukurydzę na ziarno. Nie na kiszonkę, tylko na ziarno bym wolał kukurydzę. No ale do tego znowu trzeba będzie inny header do bizona. I tu jest ten problem, nie? Że dwa headery kupić to też jest, kurde, średnia akcja. Bo to zostało dwa paski w sumie, więc to nie jest jakoś super. Ja tu liczyłem, że będzie, kurde, z 13 belek. A tutaj jest belek 5. No, także troszkę, żebym się przeliczył tą ilością belek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć belek póki co. No i dobra, troszkę ta animacja jest tutaj sklepana, no ale już musi być jak jest. Ale bądź co bądź jest bardzo fajna to prasa. Dobrze działa. I fajne belki robi, nie? 150. Dobrze, dwa paseczki i gonię szybko po owijarkę. Owiniemy parę belek i będziemy sobie wtedy zakończać odcineczek, bo pół godzinki nie będziemy starać się go jakoś super też przeciągać. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, że się głos nagrywa. Wszystko mam. Ostatnio właśnie, kurde, nagrałem odcinek, ale nie z Farminga, tylko z innej gry i totalnie mi się głos nie nagrał, nie wiem dlaczego. Znaczy teraz już wiem, kodek się przestawił, więc go odmieniłem i jest ok, ale no tak jak mówię, no kurde, to nie było fajne. Dobrze, to zdążyłem popatrzeć zanim nagrałem więcej, nie? Odcinków. Także warto sobie zawsze po każdym nagraniu, jeśli jesteście youtuberami, to nagrywacie coś na YouTube'a, warto sobie po każdym nagraniu czasami jakby sprawdzić ten odcineczek, nie? Który się wam nagrał i czy on jest ok. Także warto, warto. Nie tak, że nagrywacie hurtem 4 albo 5 i później. A później się okazuje, że wszystkie 5 jest do wyrzucenia, nie? To dlatego najlepiej po każdym sobie otworzyć plik i zobaczyć, jak on się nagrał. Dobra, i ostatni poseczek nam tutaj daje. Żeby
żeby to dobrze wykręcić jeszcze, co mi tu zaciągnął kawałek trawy nie swojej. No, ale tam zostało pół pola, to tak mówię, to trzeba by na godzinkę roboty mieć, nie? Więc też nie chcę mieć na godzinki robotę. No, no i pięknie. No i mam nadzieję, że to jak dokończę, to jeszcze jedna beleczka tutaj wyjdzie. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj były dwie, tak? Z tyłu siedem, dobra, siedem belek z półweczki, z drugiej też będzie pewnie ze sześć. No, z 15 to przeliczyłem się troszkę, 10 belek, ale to nic się nie dzieje. Teraz będzie owijane, na polu będzie kiszona, więc oni sobie tutaj będzie to stać, do sąsiada zwieźć, bo tam jeszcze, dobrze, że mam na przyczepę, kurde, nową, więc na niej mi się lepiej belki będzie wozić. Trzeba będzie jakoś załadować, a nie wiem, kurde, czy ten Ursus wytrzyma taki wielki ciężar. Mam tam jakiś ciężarek, no ale no jakoś pomyślimy, może się uda. No i tutaj niestety belka nam też nie wyjdzie. No dobra, trudno, to sobie odłączymy, podjedziemy tam, zostawimy. Stawię ją gdzieś tam z przodu, albo tutaj pod drzewami na środku. No bo jak będę używał, to jeszcze na ten cypelek muszę użyć i tutaj na to, nie? I na tą prawą stronę. I tu łączka będzie skoszona. Dobra, czyli ty zostajesz tu. My szybko gonimy po owijarkę, żeby zobaczyć chociaż z dwie, trzy belki, jak się owija. No termin goni, 16:15 już. Coraz szybciej, coraz bardziej goni ten termin aż tego dnia. Tego może do 20 zdążymy. No a nadal się nie mogę nacieszyć tym rzepakiem naszym, kurde, tak fajnie rośnie, duży, dobrze nawieziony, 100% nawiezienia. Także nasz rzepaczek wygląda prześlicznie tutaj, prześlicznie. Bardzo fajny rzepaczek. No, no i tutaj, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, tutaj będzie wyjazd. Ja już to zdecydowałem, że tutaj w tym miejscu bym zrobił wyjazd na pole i tu byłoby bardzo ładnie, bo tutaj bym postawił nawet jakiś silos na kiszonkę. No i tutaj byśmy mogli sobie fajnie wyjeżdżać, przejeżdżać wtedy. Będzie, że ja tu mam też trawy, która leży, zalega, kurki też tu są, mają jedzonko. Tu mamy kiszonki też, belkę. Okej, okay. To by było naprawdę byłoby fajnie. Jakby tam w tamtym miejscu był przejazd. Tylko muszę tutaj, kurde, wiecie, deski skołować i jakąś bramę zbić po prostu, nie? No, no. Także to nie jest jakiś problem, tam parę desek skołować, słupki dwa wbetonować. Nawet rozebrać to, co tu mam, kurde, z ten płot. Dwa słupki wbetonować i zrobić po prostu bramę, nie? To też nie jest jakaś za dużo pracy, no ale to wiecie, człowiek potrzebuje weekendu wtedy na to, żeby to ogarnąć. Także to chwila, moment, tam krzaki jakieś wyciąć jeszcze i tam może żwirem podsypać, żeby ten wyjazd jako taki tam był, wyglądał. Także to też troszkę na żwir można, wiecie, może pójść. Dobra, podłączone. Jak my wyglądamy z tym? No całkiem powiem wam, że dobrze. Spodziewałem się, że będzie gorzej to wyglądać na tym zetorku, ale wygląda to całkiem dobrze. Okej. Okay. Żeby tylko, wiecie co, bo ja nawet na przód nie mogę ciężarka podnieść, więc kurde, ja nie wiem, trzeba będzie go zaprzeć czymś, bo tak belkę podniesiemy. To ja nie wiem, czy on da radę tak, wiecie, dźwignąć, a ja nie mam żadnego haka z przodu. No nic, zaprzemy się o jakieś drzewo najwyżej, albo jakiś kamień tam położymy. Zobaczymy, może nam to jakoś owinie, może nie będzie aż tak ekstremalnie ciężkie, nie? Bo dobrze byłoby to na przód podłączyć, wtedy tył jest cięższy.
No ale naprzód tym bardziej nie możemy, bo nie mamy wałka z przodu, nie? Ach, te patyry. Będę musiał coś z nim zrobić. Albo je ściąć, albo coś. Cały czas jedziemy, to po twarzy bije. W kabinie nam rysuje kabinę, znaczy się tam po twarzy, to w Ursusie chyba. A tak to po kabinie nam rysuje. Dobra, i teraz pytanko, jak to działa na dziadostwo? Bo tu, wiecie, człowiek nie miewał takiego sprzętu. Folia czarna jest włożona. Dobra. I na pewno trzeba będzie tyłem podjechać, ale tyłem bokiem, czy tyłem przodem? Tyłem przodem. Dobra, takie masło maślane. Ale chodziło mi, czy podjeżdżamy od boku, czy podjeżdżamy od przodu belki. Zaraz się wszystko dowiemy. No i ciekawe, czy to... A, okej, czyli to może leżeć. I ciekawe, czy jak będzie leżeć, to będzie owijać. Zaraz wszystko się dowiemy. Owija na leżąco. No, to super. Patrzcie, jak to elegancko wygląda. No, powiem wam, owijarka zarębista. Po prostu mega, nie? Taką owijareczkę ja chcę. Dobra, teraz panie, wyrzuć to. No i wypuściła. No i pięknie. My teraz jedziemy po kolejną. Elegancko. Powiem wam, że bardzo fajna owijarka. Polecam. Pytanko, czy my tutaj teraz jakoś tak bezpiecznie podjedziemy? Tak w kabinie tak średnio widać, wiecie? Mnie troszkę przeszkadza ten dyszel, ale jakoś może tutaj damy radę. O, złapało. Dobra. Nawet nie musimy. Nawet widzę, że jak podniesiemy, to też nic się nie dzieje, ale możemy też na opuszczonym owijać. Też pewnie na podniesionym się powinno. Bo te rolki się wtedy kręcą, nie? Powinno się na opuszczonym chyba wziąć i podnieść. Dobra. Bo te rolki się muszą jakoś kręcić też, a na ziemi one się... No, ale o, teraz się bylka złapała. Halo. Dobra, czyli inaczej troszeczkę musi to działać. Dobra, to sobie z nią poradzimy. Czyli musi być tak, że zanim ją będziemy chcieli wypuścić, to musimy ją położyć. Bo inaczej się troszkę buguje. Jezus, widzę, że strasznie szybko animacja łapie. Niekoniecznie musimy tak wjechać, wiecie, kompletnie, nie? Ale może jest jakieś automatyczne i byśmy sobie... jest automatyczny zrzut. Dobra, to sobie go włączę i zobaczę, jak on będzie wyrzucał. Okej, czyli on sam wyrzuca od razu. No i dobra, to tak może być. No dobra, nawet nam idzie, wiecie? Mamy też Simple IC na niej, ale ciekawe, czy na niej coś działa, ten Simple IC, ale chyba nie. No dobra, dobra, dobra. No to podjeżdżamy po kolejną. Fajnie, dobrze, ładnie działa. Fajnie. Sąsiad ma, kurde, powiem wam. O, teraz nie działa. Teraz działa dopiero. Sąsiad ma sprzęt. Nie ma co. Jak ta lala owija. Auto w rapówka, kurde, no. Dobra, wypuść panie byleczkę. Dobra. No i dobra, kochani. Ja nie będę tutaj przedłużał. Zostało 40 jakoś parę minut odcineczka. Także niech to sobie sprawnie owija. A ja w tym momencie będę zakończał. Także dzięki wielkie. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do stawienia łapki i suba. Liczę też na komentarze odnośnie waszej wizji na tą serię. Także do następnego razu. Trzymajcie się i cześć, cześć.